ładne czerwone pudełko. Pokazywałem w poprzednim filmie przy rozpakowaniu pudełka z Vectronem PKP Cargo firmy Roco, że w przesyłce również mam, jest coś jeszcze. Duże pudło czerwone włoskiej firmy Acme. To nic innego jak zestaw wagonów. Jaki zestaw wagonów? Proszę bardzo. Zestaw wagonów z pociągu Chrobry. Taki zestaw już jeden mam. Tu jest, kupiłem właśnie drugi zestaw. No dlaczego? Dlatego, że spodziewałem się, że jak wyjdzie reedycja, to z innymi numerami. Wyszła z tymi samymi początkowo, więc zrezygnowałem z zakupu drugiego zestawu. Jednakże doszedłem do wniosku, że przy kręceniu filmów, przy zestawianiu składów do filmów na życzenie, przy kręceniu tych filmów, taki drugi zestaw będzie mi potrzebny. No, wiecznie nie mogę dawać coś w zamian. Muszę mieć więcej tych wagonów. No dobrze. Więc to dlatego kupiłem. Otwieram pudełko, co mamy w środku. Instrukcja obsługi. Mimo że pociąg Chrobry dla polskiego modelarza, głównie przygotowany, to proszę bardzo, są w różnych językach, po włosku, angielsku, niemiecku, nie ma tu absolutnie nic po polsku. To taka uwaga, że w tym pudełku, w produktach Roco już te polskie instrukcje są, zgodnie zresztą z prawem. Dobrze, co my tu mamy? Trzy wagony, znane doskonale, już Wam widzieliście je na moich filmach. Fajnie, bo wszystko, każdy z wagon ma swoją strepionową własną wytłoczkę. Acme też tak robi, że czasami są to ogólne, nieprzeznaczone dla danego wagonu takie strepionowe wypraski i wagon zabezpieczają właśnie takimi tutaj jakimiś gumowymi fragmentami. Jak wygląda to zabezpieczenie? Ano proszę, tak jak tutaj. Włożą coś ciasno, czy wagon lata i proszę bardzo, łamie się i wcale ten wagon nie jest zabezpieczony. O, on sobie wchodzi w tamto. Co jeszcze mamy? Oczywiście woreczki z elementami do montażu i tu są też sprzęgi. O dziwo, sprzęgi, które są załączone, to są sprzęgi rokowskie, takie z szerokim ząbkiem. Takie najbardziej lubię. No dobrze, wyjmijmy te wagony do prezentacji, przynajmniej jeden każdego typu i obejrzyjmy. No. Piękny wagon, tak? Aż sobie muszę spojrzeć, żebym pamiętał, bo nie pamiętam. Tak, to wagon drugiej klasy 159A polskiej produkcji z czarnym pasem śródokiennym. No, coś pięknego. No, mam już te modele, więc je oglądałem. Piękne są wózki, które mają wiernie odwzorowane tutaj wszelkie szczegóły budowy i co ciekawe, te elementy, które są czarne w rzeczywistości, tu też są czarne. No dobrze, to zobaczymy, czy tu żadnych wad nie ma. No absolutnie nic tu złego nie widzę. Produkty firmy Acme zawsze są w zasadzie nienagannej jakości. No cóż, jest. No to sprawdzimy, jak to dla wagonów, jak się toczy. Toczy się całkiem przyzwoicie. Czy kółka się kręcą? No, kręcą się bardzo swobodnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie ma pewnie tutaj zamontowanych żadnych blaszek do zbierania prądu, gdybyśmy chcieli wagon oświetlić, czyli zamontować w środku oświetlenie. Swoją drogą, czy takie blaszki mamy jako dodatkowe wyposażenie? No nie mamy, więc w razie czego jest to wyzwanie, że jeszcze musimy sami zadbać o w jaki sposób o odbiór tego prądu. Dobrze, tak wygląda wagon drugiej klasy. Włożę go z powrotem do pudełka i uwaga, kładę go tutaj tak na folii, on sobie tutaj swobodnie wpada, a tymi gumkami tu zabezpieczam i on jest sztywny. Wtedy zobaczcie, że tu nie ma tych gumek z boku. Już najwyraźniej ktoś, być może odpowiedzialny, czy kto widział, że to się połamało, stwierdził, że one i tak nie mają sensu, bo i tak już tego zabezpieczenia nie będzie. Dobrze, jak widzicie, wyjmuję wagon klasy pierwszej. Tak, proszę bardzo, tu go pokażemy. O, piękny, znowu muszę sobie sam przeczytać, 152A. Piękny czy nie piękny? Właśnie tutaj taki
Paproch jest, o, widzicie go. Na początku myślałem, że to może pęknięcie szyby. Na szczęście to jest tylko paproch. No już, wielka ulga, wypuściłem powietrze z ust, bo się bałem, że będę musiał reklamować. Coś tu widzę znowu z drugiej strony i znowu sobie zobaczyłem, co to jest. Również paproch. Świetnie. Wagon podobnie jak tamten, idealny. Bardzo fajnie się toczy. No super. Dobrze, włożę go z powrotem. O, tu widzę, że jeszcze coś mamy. Coś, być może do zamontowania oświetlenia. Nie mam pojęcia, co to jest. Ktoś kiedyś mi mówił, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Dobrze, wkładam z powrotem. Bach, leży sobie ciasno w pudełeczku. Blokuję go tutaj. No znowu jest to pęknięte, ale trzyma się o wiele lepiej jak w tym przypadku. No i oczywiście można drugi styropian jeszcze włożyć, albo ja czasami wkładam w te pudełka, czy inni kolekcjonerzy takie styropianowe wypełnienie, które często dają do pudełek, jak firmy, jak sklepy przysyłają nam modele, takie chrupki w zasadzie, to są kukurydziane, tylko one często są w innym kolorze, jakimś zielonym, który wskazuje na to, żeby raczej tego nie jeść, że to jest produkt przemysłowy, a nie spożywczy. Jednakże są to ni mniej, ni więcej, tylko zwykłe chrupki kukurydziane. No dobrze. Pakuję to, co było w środku, czyli tą instrukcję. Przy okazji, moi drodzy, produkt przeznaczony dla osób od wieku od 14 lat. Ciekawe, ilu z Was, moich drogich widzów, ten wiek ma i może rzeczywiście takie modele posiadać. To oczywiście jest temat humorystyczny, bo nikt nie zabroni sobie taki model kupić. To nie jest jakiś alkohol czy papierosy, to jest tylko zwykła zabawka. No dobrze. Zamykam pudełko i cóż, będzie mi ten zestaw na pewno bardzo pomocny przy kręceniu kolejnych filmów. Dziękuję.